W przeciągu ostatnich kilku lat udało mi się zbudować moją wymarzoną sylwetkę. Aczkolwiek kiedy zaczynałem, to popełniłem ogrom błędów, które solidnie zahamowały mój progres. Przez co zajęło mi to dużo dłużej, aby zbudować moją wymarzoną sylwetkę, niż powinno mi to zająć. Pamiętam, jak pewnego razu chciałem rozpisać sobie swój pierwszy plan treningowy. Obejrzałem jeden filmik na YouTube odnośnie tego, jak to zrobić i stwierdziłem, że już jestem wystarczająco wykwalifikowany, aby tego dokonać. A więc to zrobiłem. Rozpisałem sobie swój pierwszy nowy plan treningowy. Problem natomiast był taki, że podczas oglądania tego filmiku odnośnie tego, jak rozpisać sobie swój pierwszy plan treningowy, ja nie do końca zrozumiałem ziomeczka i popełniłem spory błąd. I kiedy on pokazywał mi, jak rozpisać sobie plan na cały tydzień, ja myślałem, że jemu chodziło o plan na jeden dzień. Dlatego kiedy zaczynałem, to trenowałem splitem FBW 3 dni w tygodniu po 2,5 godziny dziennie. Nie mam kurwa pojęcia, jak młodszy ja był w stanie to przetrwać, ale jakimś cudem to zrobiłem. I nie powiem, że nie, zaliczyłem trochę postępu, aczkolwiek wydaje mi się, że mocno ograniczyłem swój postęp przez to, że trenowałem tak intensywnie, bo po prostu moje mięśnie nie miały wystarczającej ilości czasu na regenerację i był to dla nich zbyt duży szok. Dlatego właśnie nagrywam teraz ten filmik dla ciebie, abyś ty nie musiał popełniać tych samych głupich błędów, które ja popełniałem, i abyś mógł się z nich nauczyć, aby przyspieszyć cały swój proces budowania swojej wymarzonej sylwetki. A więc, punkt numer jeden. Wybierz odpowiedni split treningowy. Wiele chłopaków, kiedy zaczyna trenować, to robi ten tak zwany bro split. Czyli jednego dnia robią klatę, drugiego dnia robią łapy, trzeciego dnia robią plecy i tak dalej, i tak dalej. Ja też tak robiłem przez pewien okres czasu. I z praktyki jestem w stanie jednoznacznie stwierdzić, że taki split jest po prostu do dupy. Nie jest on po prostu optymalny w żaden sposób pod budowanie tkanki mięśniowej. Częstotliwość treningów jest po prostu zbyt niska i czas na regenerację również nie jest odpowiednio zagospodarowany. Dlatego po wypróbowaniu dosłownie wszystkich splitów treningowych i widzeniu, co działa, a co nie działa, jestem w stanie ci szczerze od serca podzielić dwa splity treningowe. I byłoby to push-pull-legs oraz upper-lower. FBW też jest spoko, aczkolwiek ja widziałem najlepszy progres na tych dwóch splitach, które ci wymieniłem wcześniej. Dlatego wypróbuj je i zobacz, jak działają na twój organizm. Pamiętaj również o tym, że kiedy zaczynasz, to masz te tak zwane newbie gainsy. Czyli wtedy masz największy potencjał na budowanie tkanki mięśniowej, niż kiedykolwiek będziesz mieć. Tak naprawdę na tym etapie, cokolwiek byś nie robił, to i tak będziesz rosnąć. Aczkolwiek nie bądź jak ja i wykorzystaj w pełni swoje newbie gainsy. I zoptymalizuj je tak, jak tylko na żelach. By the way, wszystko to szczegółowo omawiam w swoim programie atrakcyjnej sylwetki, gdzie zawarłem całą potrzebną ci wiedzę odnośnie tego, jak taką zbudować. Jest to program, z którego chciałbym, aby młodszy ja skorzystał, bo dzięki temu najprawdopodobniej miałbym tą sylwetkę, którą mam teraz już pewnie z rok albo półtorej temu. Dlatego jeśli cię to ciekawi, to link do niego zostawię ci w opisie. Numer 2. Odpowiedni wybór ćwiczeń. Kiedy zaczynałem, wykonywałem głównie ćwiczenia, które lubiłem robić, nie te, które powinienem robić. Co sprawiło, że unikałem na przykład treningu nóg i wykonywania ćwiczeń, które dobrze wiedziałem, że powinienem wykonywać. Dlatego nie bądź jak ja i rób te ćwiczenia, które dobrze wiesz, że powinieneś robić. Zaufaj mi, przyszły ja ci za to podziękuję. Poza tym uświadom sobie, że większość ludzi nie robi tych ćwiczeń. Przez co, kiedy ty będziesz je robił, to od razu zyskujesz nad nimi przewagę i jesteś od nich lepszy, ponieważ oni są za słabi, aby zrobić to, co ty jesteś w stanie zrobić. A więc, jakie to ćwiczenia? Jeśli miałbym wybrać te ćwiczenia, które chciałbym, aby młodszy ja robił, to byłyby to przysiady. Tak, wiem, jest to ciężkie ćwiczenie i dlatego właśnie większość ludzi go nie robi. Aczkolwiek zaufaj mi, kiedy powiem ci, że nie bez powodu jest ono uważane za najlepsze ćwiczenie na nogi. Ja odkąd wprowadziłem to ćwiczenie do swojego planu, to zobaczyłem niesamowitą różnicę nie tylko w mojej sile, ale i również w wyglądzie moich nóg. Dlatego szczerze ci je polecam. Numer 2. Podciąganie. Zawsze uważałem, że lat pull down jest lepszy od podciągania, bo to tak jakby podciąganie, tylko że na maszynie, przez co izolacja jest lepsza, bla bla bla. Nie. Oczywiście lat pull down to świetne ćwiczenie. Aczkolwiek nie powinieneś stosować go jako zamiennik do podciągania w żaden sposób. Jako że podciąganie to świetne ćwiczenie i zaufaj mi, że nie chcesz stracić korzyści, jakie płyną z wykonywania go. Wiele osób ma również to podejście, że na początku wolą wzmocnić swoje plecy na lat pull downie, a dopiero potem, kiedy wyrobią sobie siłę, to idą na podciąganie. Aczkolwiek to nie do końca tak działa. To, że wykonujemy w obu ćwiczeniach podobny ruch, wcale nie oznacza, że jeden wzmacnia drugi. Dlatego jeśli nie jesteś w stanie się podciągać, to zamiast robić lat pull down, poleciłbym ci robić na przykład australijskie podciąganie, podciąganie z gumą lub negatywne podciąganie. Kolejne ćwiczenie, RDL, czyli rumuński deadlift. RDL ze sztangą czy handlami, obojętnie.
cokolwiek preferujesz. Po prostu wykonuj to ćwiczenie, jako że według mnie jest to chyba najlepsze ćwiczenie na tylnią taśmę mięśni, jakie tylko może być. Jeśli nie zależy ci na cyferkach, jakie podnosisz z ziemi, tak jak mi na przykład, to będzie to świetna alternatywa dla ćwiczenia takiego jak na przykład właśnie martwe ciągi, które są dosyć niebezpiecznym ćwiczeniem. Punkt trzeci. Śledzenie swoich postępów. Jak zaczynałem trenować, nie zapisywałem sobie swoich wyników. Przez co bardzo często przychodziłem na siłownię i robiłem ćwiczenia na tak zwanego czuja. Przez co bardzo często było tak, że przychodziłem na siłownię, zaczynałem trening i nie wiedziałem, z jakim obciążeniem mam robić jakie ćwiczenia. A więc robiłem wszystko na czuja, co mocno zahamowało mój progres. Ponieważ jeśli chcesz progresować, to musisz stosować zasadę progresywnego przeładowywania. Progresywne przeładowanie zachodzi wtedy, kiedy dorzucasz troszkę więcej obciążenia co tydzień na każdym ćwiczeniu lub kiedy wykonujesz to ćwiczenie z takim samym obciążeniem, ale na więcej powtórzeń. Tak w dużym skrócie. A więc, aby odpowiednio zastosować zasadę progresywnego przeładowania, musisz zapisywać sobie swoje wyniki. Bo jak inaczej niby ty masz wiedzieć, ile obciążenia masz wziąć dzisiaj, żeby wziąć więcej niż ostatnio. Dlatego nie bądź jak młodszy ja i zapisuj sobie wszystkie swoje wyniki w każdym ćwiczeniu, jakie robisz. Powtarzam, każdym. Numer 4. Odpoczynek. Pamiętaj o tym, że nie samym treningiem człowiek żyje. Dlatego daj swojemu organizmowi czas na regenerację. Jako że tak naprawdę to właśnie wtedy zachodzi cały ten pożądany proces wzrostu tkanki mięśniowej. Tak naprawdę. Na treningu dajesz bodziec swoim mięśniom do wzrostu, ale podczas gdy one się regenerują, to wtedy tak naprawdę rosną. A więc nie priorytetyzuj tylko i wyłącznie swojego treningu, ale również i dbaj o swoją regenerację. Pamiętaj, aby dobrze się wysypiać i pamiętaj również o tym, aby dawać odpowiednią ilość paliwa swojemu organizmowi, aby ten mógł się regenerować w postaci jedzenia oczywiście. I numer 5. Odpowiednia dieta. Jak już o tym wspominałem wielokrotnie, kiedy zaczynasz z siłownią, skup się tylko i wyłącznie na budowaniu masy. Ponieważ przez te pierwsze 2 lata swojego stażu treningowego masz największy potencjał na budowanie masy mięśniowej. Dlatego naprawdę istotnym jest, abyś to wykorzystał. I powtarzam to w prawie każdym moim filmiku odnośnie fitnessu, ponieważ jest to kardynalny błąd, który popełnił młodszy ja, przez którego mój progres był po prostu konkretnie zahamowany. Dlatego nie chcę, abyś ty popełnił ten sam błąd, który popełniłem ja. A więc jeśli jesteś chudy, czy też chudotusty, to skup się najpierw na budowaniu masy. Tylko i wyłącznie. Nie myśl kompletnie o redukcji. Bo nic ci z tego, że jesteś docięty, jak jesteś chudy. Tak naprawdę. No chyba, że jesteś otyły. Wtedy rekompozycja czy redukcja wchodzi w grę. Aczkolwiek to już jest temat na całkowicie osobny film, dlatego nie będę się tutaj rozwodził. A więc dopóki nie zbudujesz satysfakcjonującej cię masy mięśniowej, to nie myśl nawet o redukcji, bo to nie ma kompletnie jakiegokolwiek sensu. Skup się na masie i rób sobie tam okazyjny minikat, co tam powiedzmy 3-4 miesiące. Minikat to jest taka mini redukcja i możesz sobie ją robić przez tam powiedzmy 2-3 tygodnie, aby dać sobie odpocząć po prostu od całego tego jedzenia i tak dalej. I numer 6. Zapobieganie kontuzjom. Oczywiście przez te kilka lat mojego stażu na siłowni nie obyło się bez kontuzji. Raz nawet złamałem swoje biodro podczas wykonywania martwych ciągów sumo, także no, było ciekawie. Aczkolwiek już od naprawdę długiego czasu nie miałem jakiejkolwiek kontuzji i na to składa się wiele czynników. Oczywiście na pewno nie robię już ego liftingu i dbam o to, z jaką techniką wykonuję każde ćwiczenie. Aczkolwiek przede wszystkim nauczyłem się odpowiednio rozgrzewać, dzięki czemu moje mięśnie zawsze, zanim pójdę robić trening, są przygotowane na konkretny wpierdol. Dlatego zadbaj o swoje bezpieczeństwo podczas treningu. Unikaj ego liftingu i dbaj o swoją technikę. Jako że dzięki temu również poprawią się twoje gainsy, czyli przyrosty, jakby ktoś angielskiego nie ogarniał. Staraj się nie robić zbyt ciężkich treningów, jeśli na przykład nie spałeś zbyt dobrze dzień wcześniej, i dbaj o swoją rozgrzewkę. Pamiętaj o tym, aby zawsze konkretnie się rozgrzewać przed każdym treningiem. I to tyle. Trzymaj się i rośnij, bratku. I pamiętaj, że szkoda życia na bycie pizdą. Pozdro. A w opisie, tak jak wspominałem wcześniej, masz link do mojego programu atrakcyjnej sylwetki. Dlatego idź i obczaj sobie go już teraz. I trzymaj się, bratku. Cześć! Mua.